Ostatnio Koalicja Obywatelska ogłosiła program dla polskiej wsi. Ja chciałem się odnieść do tego programu i do tych informacji, które powtarzają liderzy też w naszym okręgu. Po pierwsze, opinia publiczna jest wprowadzana w błąd przez jednego z liderów naszych, że wynegocjowano 15 miliardów złotych mniej na rolnictwo, rozwój wsi, co nie jest prawdą, bo negocjacje nie są zakończone. Po pierwsze, po drugie, jest propozycja Komisji Europejskiej, w skład której wchodzi przedstawicielka w zasadzie Platformy Obywatelskiej, pani Bieńkowska, i to ona przygotowała propozycje, z których wynika, że może być mniejszy budżet w wielu obszarach zresztą, bo generalnie wiemy, że sprawa związana jest z Brexitem. To nie jest prawda, że jest ustalony budżet. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, ja też wcześniej jako minister, przyjmowaliśmy jednoznaczne stanowisko, że nie może być mniej środków na rolnictwo i rozwój wsi. Nasz rząd zadeklarował zwiększenie udziału czy wkładu w związku z Brexitem. Po drugie, że będziemy dążyć do równych dopłat w Unii Europejskiej. Platforma proponuje 280 euro, a chcę przypomnieć, że w Europie Niemcy, Francja mają około 350. Jeśli chodzi o program, to ja dzisiaj przygotowałem Polska Wieś w 2009 roku, a więc przed poprzednią perspektywą finansową. Potem mamy w 2014 roku Silne Rolnictwo, Zdrowa Żywność. To jest program, który jest obecnie realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zawiera rozwiązania w 8 obszarach dotyczących rolnictwa i rozwoju wsi. I to jest, zostało przyjęte jako program działań rządu. To na początku kadencji opracowałem program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kadencję 2015-2019. To jest sukcesywnie realizowane. W wyniku zmian w polityce rozwoju, chodzi o to, że przyjęliśmy strategię odpowiedzialnego rozwoju i zmieniliśmy system rozwoju w Polsce z tego słynnego polaryzacyjno-dyfuzyjnego na zrównoważony trwały, co wiązało się ze zmianą dokumentów. I na podstawie tego programu przygotowałem pakt dla obszarów wiejskich i to jest właśnie wykaz zadań i działań, które są realizowane przez obecny rząd, przez ministra rolnictwa. I teraz chciałbym, żeby Platforma albo PSL pokazało swoje opracowania czy sukcesy przez te 8 lat ostatnie szczególnie, czy mają jakiś dokument, jaki plan był realizowany. No tego nigdy nie spotkałem, chociaż jako wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi śledzę to dokładnie.